Karolina Bilińska, witam i zapraszam na główne wydanie informacji. Skandalizujący program w holenderskiej telewizji wywołał protesty polityków i obywateli. Autorom zarzucane jest promowanie pedofilii i seksualizacja najmłodszych. Politycy reagują na tezy zawarte w nowym programie odbudowy i rozwoju przygotowanym przez obóz Zjednoczonej Prawicy. W Warszawie upamiętniono węgierskiego męża stanu Janosza Esterházyego, człowieka, który całe swoje życie poświęcił pojednaniu narodów Europy Środkowej. Prezentacja założeń nowego Polskiego Ładu, programu odbudowy i rozwoju Polski po pandemii, wzbudziła ciekawość obserwatorów i zainteresowanie głównych aktorów sceny politycznej. Opinie i komentarze przedstawicieli najważniejszych ugrupowań zbierał dla Państwa Patryk Timiński. Polski Nowy Ład to zbiór pomysłów obozu rządzącego na odbudowę i rozwój po pandemii koronawirusa. Polski Nowy Ład jest konsekwencją realizacji wizji Polski zaprezentowanej w programie wyborczym w roku 2015. Natomiast koronawirus zmusił też nas do tego, aby przemodelować trochę ten program, i to, co będzie ogłoszone 6 marca, jest takim kompleksowym programem społeczno-gospodarczym opartym na solidnych 10 filarach. Program przygotowany przez Prawo i Sprawiedliwość obejmuje wiele obszarów, m.in. plan na zdrowie, uczciwa praca, godna płaca, dekada rozwoju, rodzina i dom w centrum życia, Cyberpoland 2025 i Złota Jesień Życia. Programy, które mają pozwolić polskiej gospodarce odbić się od tego, co będzie po koronawirusie. Według niepotwierdzonych jeszcze informacji w programie znajdować się mogą propozycje znaczącego zwiększenia kwoty wolnej od podatku. Miałaby ona wynieść 30 tysięcy złotych. Z konieczności odprowadzania podatku zwolnieni mieliby też być niektórzy emeryci. Po zastosowaniu tych rozwiązań niektórzy mogliby zyskać nawet 425 zł miesięcznie. Słuchaliśmy, słyszeliśmy i słyszymy cały czas o tej słynnej kwocie 30 tysięcy złotych, kwota wolna od podatku. To jest częściowo oczywiście jeden z pomysłów Konfederacji. Pytanie tylko, jak on zostanie zrealizowany, bo jeżeli będzie to 30 tysięcy dla każdego bezwarunkowo, to poprzemy. A jeżeli będzie to 30 tysięcy zobwarowane masą różnych wyjątków, przypadków, wykluczeń, no to niestety będzie problem. Prezes Prawa i Sprawiedliwości, wicepremier Jarosław Kaczyński podkreślił niedawno, że Nowy Ład, tu cytat, jest wielką szansą dla kraju i dla wielu polskich rodzin. Niewątpliwie sama idea jest bardzo dobra. Każdy instrument, który sprawi, że Polska wróci na drogę gospodarczego rozwoju, powinien zostać poparty nie tylko przez większość rządową, ale przez wszystkie siły polityczne w kraju, którym zależy na tym, żeby Polska wróciła do dobrej kondycji gospodarczej po tym, jak już sobie poradzimy z koronawirusem. Teraz jeszcze zostaje kwestia szczegółów, ale jestem głęboko przekonany, że w tym tygodniu uda się dopiąć ostatnie szczegóły i wszystkie trzy środowiska tworzące Zjednoczoną Prawicę, Prawo i Sprawiedliwość, Solidarna Polska i Porozumienie Jarosława Gowina będą mogły się ze spokojnym sercem podpisać pod tym projektem. Myślimy już o przyszłości, dlatego przygotowaliśmy kompleksowy program, który pozwoli Polsce rozwijać się jeszcze szybciej, a Polakom zapewni dobrze płatne miejsca pracy. Czas na Polski Nowy Ład. Wielki program rozwoju Polski. W najbliższą sobotę poznamy szczegółową prezentację 10 punktów planu odbudowy i rozwoju naszego kraju po pandemii. Pewne jest to, że partia rządząca Polską od 6 lat przez ostatnie tygodnie ciężko pracowała nad tym, aby po walce z niewidzialnym śmiertelnie wrogiem być w pełni gotowym na odbudowę i rozwój Polski. Patryk Tymiński, Telewizja Republika. Dzisiaj w Warszawie odbyły się uroczystości upamiętniające Janosza Esterházyego, węgierskiego polityka nazwanego przez potomnych niezłomnym hrabią. Wzięli w nich udział m.in. prezes Instytutu Pamięci Narodowej Jarosław Szarek, minister w Kancelarii Prezydenta Adam Kwiatkowski oraz ambasador Węgier Orso Jakowacz. Sylwetkę tego wybitnego węgierskiego męża stanu przybliży Maria Osińska. Bohater naszej historii, osoba, która swoją historią bardzo łączy Polskę i Węgry. Węgiersko-polski kandydat na ołtarze, zwany hrabią niezłomnym, świętej pamięci Janosz Esterházy, został upamiętniony w rocznicę 120. urodzin. Był oddanym sprawie pojednania społecznikiem, działaczem politycznym i reprezentantem węgierskiej mniejszości na Słowacji. Okres powojenny to czas jego nieustającego męczeństwa. Pamiętamy o bohaterach naszej historii. Podczas II wojny światowej pomagał Polakom i ratował Żydów. Odważnie potem pił też zbrodnię katyńską, niewygodny i niezłomny. Po wojnie aresztowany przez NKWD i wywieziony na Sybir. Człowiek, który w najtrudniejszych czasach zmagań z totalitaryzmem brunatnym, nazistowskim i z totalitaryzmem
sowieckim, komunistycznym, do końca pozostał wierny człowieczeństwu. Za testament Janosza Esterházyego uznaje się dążenie do pojednania narodów Europy Środkowej. Janosz Esterházy jest patronem pojednania i zjednoczenia narodów Europy Środkowej. Polaków, Węgrów, Czechów i Słowaków, dlatego że jego życie było związane właśnie z tymi czterema narodami. I takiego zjednoczenia, takiego pojednania nam dzisiaj potrzeba. Po wojnie 12 lat represjonowany. W Moskwie skazany na 10 lat łagrów. Mówi się, że to była jego Golgota, jego ostatnia droga krzyżowa. Godzina przeszła taką drogę krzyżową jak on. Jego siostrze nie pozwolono nawet przekazać mu różańca i komendant więzienia powiedział, że jego ciała, jego prochów nie odzyska rodzina nigdy. Sowieci skazali go na śmierć przez powieszenie. Karę tę w drodze łaski zamieniono na dożywotnie więzienie na Morawie o zaostrzonym rygorze, gdzie w ciężkich warunkach zmarł na gruźlicę w 1957 roku. Dał świadectwo wierności ideałom chrześcijańskim, także w polityce. Gdyby tacy ludzie przeżyli, gdyby tacy ludzie tworzyli po II wojnie światowej niepodległe państwa w tej części Europy, gdyby tacy ludzie rządzili Europą, dzisiejszy świat zupełnie inaczej by wyglądał. Nazywany był chodzącym tabernakulum. Przechowywał konsekrowane hostie, dzięki czemu księża mogli konspiracyjnie w więzieniu odprawiać msze święte. Z inicjatywy księdza arcybiskupa Marka Jędraszewskiego przed 2 laty w Krakowie rozpoczął się jego proces beatyfikacyjny. Maria Osińska, Telewizja Republika. 17259 to nowy dobowy bilans zakażeń koronawirusem w kraju. Zmarło 110 kolejnych osób, spośród nich 85 miało choroby współistniejące. Najwięcej pozytywnych testów wykonano w województwach mazowieckim, śląskim i wielkopolskim. Od początku pandemii w Polsce koronawirusem zakaziło się ponad 1 906 000 osób, a liczba zmarłych wzrosła do 47178. Jak podał dziś resort zdrowia, łącznie wykonano już ponad 4 517 000 szczepień na terenie kraju. Pierwszą dawkę przyjęło prawie 3 miliony pacjentów. Obie dawki ponad 1 602 000. Dobiegają końca rozpoczęte 12 lutego szczepienia nauczycieli. Nieregularne dostawy szczepionek, nierealizowanie przez producentów zakontraktowanych zamówień oraz chaos podczas dystrybucji pogłębia kryzys zaufania do instytucji europejskich. O tym, że Komisja Europejska nie sprostała wyzwaniu, jakim jest skuteczna walka z pandemią koronawirusa, w relacji naszego korespondenta z Paryża. Jeśli spojrzeć na statystyki zaszczepień od 27 grudnia ubiegłego roku, tego dnia rozpoczęła się europejska kampania szczepień na COVID, to właściwie pod względem liczby osób zaszczepionych to tylko Brazylia zaszczepiła mniej osób niż Unia Europejska. Wreszcie, jeśli spojrzeć na koordynację działań antypandemicznych, to zdaje się, iż Komisja Europejska nie ma na tym polu zbyt wielu sukcesów. Nawet nie udało się Komisji Europejskiej skoordynować zamykanie i otwieranie granic pomiędzy państwami członkowskimi. Przypominamy, Niemcy właściwie bez konsultowania tego z nikim zamknęli granicę najpierw z Czechami, później z Tyrolem austriackim, następnie z Francją. Tak więc faktycznie państwa członkowskie poszukują rozwiązań na własne. Warto również wspomnieć o programie COVAX. Program COVAX to program pomocowy dla państw średnio rozwiniętych, czy też mało rozwiniętych pod względem zaszczepień na COVID. Tutaj również Komisja Europejska nie poradziła sobie z tym programem, ponieważ państwa członkowskie nie zgadzają się na wszystkie propozycje dotyczące dostarczania szczepionek do państw trzecich. Remedium jest większa koordynacja, jak i również większy pragmatyzm, jeśli chodzi o walkę z pandemią, jak również większy pragmatyzm, jeśli chodzi o kampanię szczepień. Dziś odbywają się lokalne wybory do parlamentów krajowych w Badenii-Wirtembergi i Nadrenii-Palatynacie. Wybory rozpoczęły się punktualnie o godzinie 8:00, lokale wyborcze zostały zamknięte o godzinie 18:00. Według najnowszych sondaży Zieloni utrzymują silną pozycję w Badenii i Wirtembergi. W obydwu landach słaby wynik może osiągnąć CDU. Wybory lokalne będą miały duży wpływ na nastroje wyborcze w całym kraju, a tym samym wpłyną na skład przyszłego Bundestagu i Bundesratu.
rozszerzający się koronakryzys oraz coraz większe niezadowolenie obywateli z rządowej strategii walki z pandemią powoduje, że współrządzący obecnie chadecy tracą poparcie. Coraz częściej kanclerz jest oskarżana o błędne decyzje w kwestii lockdownu. Federalny minister zdrowia Jens Spahn, także z CDU, zapowiada rzeczy, których nie jest w stanie spełnić. Pomimo jego zapewnień zabrakło darmowych maseczek dla każdego. Także dostęp do tzw. szybkich antygenowych testów, pomimo obietnic, ciągle jest utrudniony. Bardzo często brakuje szczepionki przeciwko COVID-19, a w centrach szczepień panuje chaos. Dodatkowo na obniżenie poparcia wpłynęła ujawniona ostatnio tzw. afera maseczkowa, gdzie politycy z partii chadeckiej pośredniczyli w zakupie i dostawie maseczek ochronnych i pobrali z tego tytułu bardzo wysokie prowizje. Zostało to zdecydowanie negatywnie ocenione zarówno przez społeczeństwo, jak i media. Winowajców usunięto z partii, ale złe wrażenie pozostało. Te wszystkie problemy spowodowały, że systematycznie maleje w Niemczech poparcie dla partii chadeckich. Z Hamburga Waldemar Maszewski, Telewizja Republika. Grupa dorosłych zdejmuje ubrania przed siedzącymi na widowni dziećmi w wieku od 10 do 12 lat. Nadzy odpowiadają na pytania dotyczące seksualności, od poczucia wstydu do sposobu depilacji miejsc intymnych. Choć program Heaven Blood ma promować ciało pozytywność, to część niderlandzkich polityków zarzuca autorom promowanie pedofilii. Wzbudzająca oburzenie i protesty Holendrów audycja telewizyjna to zaadaptowana na potrzeby niderlandzkiej widowni wersja duńskiego programu pod tytułem Zrzucanie ubrań, którego emisja nastąpiła przed 3 laty. W Danii, mimo kontrowersji i krytyki ze strony niektórych polityków, doczekał się on 2 sezonów. W 2019 zdobył nagrodę TV Prizen dla najlepszego programu dla dzieci. Teraz format został przeniesiony do Holandii i ponownie wywołał dyskusję. Choć premiera zapowiedziana jest na 21 marca, to internauci masowo komentują zapowiedź emisji show, określając je mianem obrzydliwego. Inni zaś wskazują na walory edukacyjne i to, że dzieci uczą się, że ciała nie muszą być idealne. Pod materiałem opublikowanym w serwisie YouTube przeważają komentarze negatywne. Lider prawicowego Forum dla Demokracji Thierry Baudet napisał na Twitterze, że pomysł jest obrzydliwy, a on sam sprzeciwia się propagowaniu pedofilii przez telewizję publiczną. Poseł mniejszości tureckiej Tunahan Kuzu opublikował film, w którym propozycję emisji programu finansowanego z podatków nazwał szaloną. W Holandii mamy problemy z pornografią dziecięcą i przestępczością seksualną wobec nieletnich. To jest odpowiedź telewizji publicznej na te problemy. Najostrzejsze stanowisko zajęła konserwatywna partia protestancka SPH. Jej lider Kees van der Staaij nie tylko uważa program za niedorzeczny, ale wręcz domaga się jego zdjęcia z anteny. Jak informuje oficjalna strona internetowa SPH, van der Staaij wystąpił w tej sprawie z interpelacją do premiera Marka Ruttego. Pod hasłem walki z nieprawdziwymi wyobrażeniami, pod hasłem edukacji, dzieci dostają coś, za co w normalnych krajach byłaby odpowiedzialność karna z paragrafu o pedofilii. Obnażenie się przy dziecku jest już jako coś gorszącego, coś, co krzywdzi dziecko, co powoduje ślady w jego psychice, jest po prostu zakazane. Tutaj dorobiono do tego skomplikowaną ideologię, podaną w sensie takim wolnościowym, takim, że dziecko tu do niczego nie zmuszano, a mówimy tu o dzieciach, które mają po 9, 10, 11 lat, więc są na tyle nieukształtowane, że nie trzeba ich zmuszać, żeby robiły sobie krzywdę, nawet o tym nie wiedząc. Na koniec zapraszam Państwa na najnowsze wydanie programu Ilony Januszewskiej Na pomoc. Nikodem opada z sił. Choroba zaatakowała go w dniu jego urodzin. Od pierwszego dnia życia Nikoś walczy z SMA typu pierwszego. Każdy dzień to ogromna walka z własnym ciałem. Rdzeniowy zanik mięśni to straszna choroba, która każdego dnia, kawałek po kawałku, odbiera siły, nadzieję i życie w dziecku. Tak wyglądał ten dzień. Za chwilę wiadomości sportowe, które przedstawi Weronika Jaskółka, a następnie Aleksandra Zarzycka i prognoza pogody. Życzę spokojnego wieczoru. Do zobaczenia.